Dzień dobry, witam Państwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzisiaj dwa bardzo ważne spotkania. Informacje o nich przekaże minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Robert Telus. Panie, proszę o informację. Dziękuję bardzo. Dwa bardzo ważne spotkania do tej pory, bo jeszcze przed nami myślę, że kolejne spotkania, jedne w tym bardzo ważne. Dziś spotkaliśmy się oczywiście online, żeby było jasne. Spotkaliśmy się z ministrem Ukrainy, rozmawialiśmy o tym naszym dokumencie, który chcemy podpisać w sprawie zatrzymania zboża, które będzie jechało do wykorzystania w Polsce. I jesteśmy już po kolejnym spotkaniu w tej kwestii, bo ten dokument chcemy dograć, żeby on był technicznie dograny, żeby był dobrze przygotowany. Dlatego nasze służby jeszcze dzisiaj pracują, i polskie, i ukraińskie, żeby ten dokument był, tak jak powiedziałem, dopracowany. Dziś na 20 umówiłem się do dalszych spotkań, na kolejne spotkanie z panem ministrem Ukrainy w tej kwestii. Jeżeli nam się uda dograć wszystkie sprawy dziś i jutro, czy może nawet pojutrze, to w poniedziałek dojdzie do spotkania i do podpisania tego dokumentu. Jeżeli będą jeszcze jakieś sprawy, które będą do grania, no to oczywiście musimy ten dokument dobrze dopracować. Dlatego, drodzy Państwo, spotkanie było bardzo dobre. Myślę, że przyniesie owoce i myślę, że dziś o 20 będziemy mieć jakby sprawę dopracowaną. Ale jeżeli się okaże, że nie, to będziemy pracować nad tym, żeby zabezpieczyć Polskę, żeby do Polski nie przypływało zboże z Ukrainy. Przynajmniej na ten okres, o którym mówimy, bo tutaj mówimy cały czas, ja zaproponowałem ten okres do 1 lipca. I mówimy, znowu tutaj chcę bardzo mocno podkreślić, bo gdzieś w mediach się ukazała troszeczkę źle zrozumiana moja wypowiedź, to dotyczy zboża, które w Polsce miało być wykorzystywane, lub dotyczy to zboża, może inaczej można powiedzieć, które w Polsce miało być rozładowywane. My chcemy tranzyt dalej pozostawić, bo korytarze solidarnościowe, które są w Unii Europejskiej ogłoszone, one muszą działać i chcemy, żeby działały, bo oczywiście Ukrainie mamy pomóc, tylko chcemy tak pomóc Ukrainie, żeby to nie było kosztem naszego kraju. Kolejne spotkanie, które dziś już przeprowadziłem, to jest spotkanie na mój wniosek. Bardzo się cieszę, że moi koledzy i odpowiednicy moi z innych krajów przyjęli to zaproszenie. Spotkaliśmy się z 5 krajami. Polska 6. Jak dobrze liczę, to była Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia i Bułgaria. Także 6 krajów. Mówiliśmy o 5, ale jak dziś dobrze policzyłem, to jest 6 krajów, które spotkali się, to są odpowiednicy. Rozmawialiśmy o tych naszych problemach. Są to kraje frontowe, tak nazwijmy, oprócz Czech, Republiki Czeskiej, która nie graniczy z Ukrainą, to wszystkie te kraje graniczą z Ukrainą. Mówiliśmy o naszych problemach, mamy bardzo podobne problemy. Konkluzja naszego spotkania jest taka, że my pracujemy wspólnie list, który skierujemy do dwóch komisarzy, komisarza do spraw handlu, bo jeżeli tutaj chodzi o sprawy ceł albo ograniczeń na granicy, które chcemy w jakiś sposób wprowadzić, czy narzędzi do tego, żeby kraj mógł zdecydować, żeby jak któryś z produktów nie był rozładowywany w danym kraju, no to tu jest potrzebny komisarz do spraw handlu, Łotysz, z nim się spotkamy, i znaczy do niego kierujemy ten list. Drugi oczywiście do komisarza rolnictwa, to jest chyba zrozumiałe, komisarz rolnictwa z nami w tej sprawie bardzo mocno współpracuje, chcemy, żeby nas w tej sprawie również wsparł, dlatego również to pismo będzie skierowane do komisarza Wojciechowskiego. Chcemy również w tym liście zawrzeć chęć spotkania tej naszej grupy krajów frontowych, żeby spotkać się z komisarzem do spraw handlu, z nim porozmawiać, przedstawić mu te nasze propozycje, nasze problemy i nasze propozycje. To jest kolejne spotkanie, które dzisiaj się odbyło. A jeszcze z tego konkluzja, jeszcze jedna z tego spotkania to jest taka, że na najbliższym Agri Flish, które odbędzie się jeszcze w kwietniu, chcemy wystąpić z jednym stanowiskiem jako grupa. Ja tutaj zaproponowałem krajom, że ja wiem o tym, że każdy kraj może występować sam,
ale jeżeli występuje Polska, czy Słowacja, czy którykolwiek z krajów sam, ma mniejszą siłę przebicia, niż gdy wystąpimy grupą sześciu krajów, grupą krajów frontowych, to myślę, że będzie miało większą moc do tego, żeby pewne zmiany doprowadzić, wprowadzić pewne zmiany. Mówimy to o wprowadzeniu pewnych zmian dotyczących tych krajów frontowych, które w tym momencie największą ponoszą koszt pomocy Ukrainie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu ministrowi. Jeżeli macie państwo pytania, proszę o podchodzenie do mikrofonu i zadawanie pytań. Proszę, jedna redakcja, jedno pytanie dotyczące tematu dzisiejszego briefingu. Dzień dobry, panie ministrze. Kamil Krupa, Telewizja Polska. Mówi pan o rozwiązaniu tego problemu dwutorowo, bo z jednej strony porozumienie z Ukrainą, z drugiej strony wniosek do Komisji Europejskiej, do komisarza handlu w sprawie wypracowania narzędzi dotyczących braku na przykład zabezpieczenia polskiego interesu w postaci zakazu rozładunku na przykład ukraińskiego zboża, czy też niektórych produktów, jak pan to ujął. Czy mamy rozumieć, że bez zgody Komisji Europejskiej, bez wprowadzenia takich narzędzi, takiej możliwości nie będziemy mieli? Oczywiście, że jeżeli byśmy chcieli wprowadzić takie narzędzia bez zgody, łamiemy prawo europejskie. Ja nawet powiedziałem dzisiaj na spotkaniu z ministrem Ukrainy, że jeżeli tutaj tych spraw nie dogadamy, to ja osobiście zastanawiam się nad tym. Oczywiście tu będę musiał mieć zgodę rządu, zgodę pana premiera, ale zastanawiam się nad kolejnymi ruchami, które będziemy chcieli podjąć. Ja już niejednokrotnie to powiedziałem, może się powtarzam, panie redaktorze, ale interes Polski, interes polskiego rolnika, interes Polaka, tutaj mówię o tym interesie zdrowotnym, jest dla mnie bardzo ważne i będziemy podejmować takie kroki, żeby to na pewno zabezpieczyć w takim stopniu, żebyśmy byli pewni tego wszyscy. Kolejna redakcja, bardzo proszę. Dzień dobry, kłaniam się. Jan Piotrowski, TVN24. Panie ministrze, czy to przełożenie porozumienia ze stroną ukraińską powinno jakoś niepokoić rolników? Nie, oczywiście nie. Tutaj chodzi o te sprawy dogrania technicznego, dlatego przełożyliśmy i to chyba nawet było to na naszą prośbę. Chociaż strona ukraińska też mówiła, że miała dzisiaj problemy z przyjazdem do Polski, bo myśmy chcieli to podpisać w Warszawie, chcieliśmy, żeby przyjechali do nas i tutaj też był pewien problem. Ale panie redaktorze, przede wszystkim chcemy dopracować te sprawy techniczne, bo to nie chodzi o to, żeby podpisać jak najszybciej, tylko chodzi, żeby to podpisać dobre dokumenty. A zdradzi pan, co to za sprawy? Panie redaktorze, to są sprawy techniczne. Kolejne pytanie. Tomasz Fęska, Radio Tok FM. Takie jedno pytanie dotyczące pracowników z zagranicy. Tutaj akurat nie chodzi o zboże, ale chodzi o sadowników. We wtorek na Komisji Rolnictwa sadownicy, posłowie PSL-u zwracali uwagę, że są problemy ze sprowadzaniem pracowników z krajów azjatyckich do Polski, że ich wnioski o zatrudnienie tutaj są nierozpatrywane, są odrzucane. No a minister Kowalski wprost powiedział: na pracowników muzułmańskich czy z krajów muzułmańskich mnie nie na mówicie, więc po pierwsze, czy oficjalnie odrzucamy takich pracowników, a po drugie, czy są jakieś problemy, ma pan jakąś wiedzę na temat problemów ze ściąganiem pracowników z Azji i z krajów muzułmańskich, bo no, Azja to niekoniecznie kraje muzułmańskie, ale to poseł czy minister Kowalski może nie wie. Panie redaktorze, drodzy państwo, nie słyszałem o problemach, jeżeli chodzi o zatrudnienie właśnie tych osób w Polsce. Ja po pana sygnale zwrócę się do ministra Kowalskiego, żeby wyjaśnił sprawę, bo z tego, co rozumiem, był na tej komisji, tak? Był na tej komisji. Oczywiście zaraz go poproszę, żeby mi tę sprawę wyjaśnił. Nie mam pojęcia o żadnych problemach i myślę, że takich problemów nie powinno być. A jeżeli jeszcze mogę, bo w temacie konferencji chodzi o służby fitosanitarne. Czy my mamy wystarczające moce przerobowe, jeśli chodzi o te służby i o laboratoria, które się tym zajmują, laboratoria? Bo no, są sygnały, że nie damy rady przerobić tego zboża, przebadać tego zboża na granicy i tego, które jest w silosach, w magazynach. Nie wiem, jak to panu odpowiedzieć, panie redaktorze, ale w tej kwestii zdrowie Polaków jest dla mnie ważniejsze niż czas. Tak, ale czy mamy po prostu ludzi, którzy są w stanie to zrobić? Myślę, że powinien pan zrozumieć. Zdrowie Polaków jest dla mnie najważniejsze. Nie będę się śpieszył i sprawy kolejek na granicy dla mnie jest dużo mniej ważne niż zdrowie Polaków. Zrobię wszystko, żeby skontrolować. W temacie konferencji jedno pytanie, proszę. Adrian Leszczyński, Polska Agencja Prasowa. Odnośnie sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej, czy są może jakieś informacje o budowie silosów zboża, które były zapowiadane po wizycie prezydenta Bidena? Dziękuję. Dzisiaj rano nad tym się zastanawiałem. Nie mam żadnych takich informacji. Nie wiem, czy nie zwrócę się jeszcze raz do administracji amerykańskiej. Wiem, że kiedyś minister, jeszcze premier Kowalczyk, zwracał się do administracji, nie dostał odpowiedzi. Myślę, że to też jest pomysł, którym powinniśmy realizować.
Dziękuję bardzo. To proszę kolejne pytanie. Weronika. Oczywiście, ja jeszcze dopowiem do tego. Oczywiście, że tutaj jest decyzja strony amerykańskiej, nie polskiej, także tutaj my możemy się tylko zwrócić i poprosić o to, także... Panie ministrze, Weronika Karol-Polsat News. Ja chciałam dopytać jednak o te szczegóły. Jakie punkty, skoro dzisiejsze spotkanie rozpoczęło się o godzinie 9 ze stroną ukraińską, trwało według naszych informacji prawie 2 godziny. Jakie jeszcze elementy, że tak powiem, zostały niedopracowane, że nie ma tego porozumienia? Zazwyczaj media mają bardzo dobre informacje, to tym razem informacja nie do końca jest dobra. Spotkanie moje z panem ministrem Ukrainy trwało chyba 15 minut, jak się nie mylę. Ustaliliśmy, że kolejne spotkanie dzisiaj o 20:00. Nasze służby się kontaktują. Przedstawiciel Ukrainy jest w Polsce i jest na spotkaniu w tej chwili i pracują nad tymi szczegółami. Jeżeli pani chce, bo to żeby nie było taka, że to jest owiane tajemnicą. Nie, to chodzi o sprawy kontroli. W którym miejscu powinny być kontrole, bo ja jednak utrzymuję zdanie, że te kontrole mają być utrzymane. Czy one mają być na granicy, czy mają być w momencie, gdzie w porcie. To są sprawy naprawdę techniczne. I tu nie chciałbym, żeby tutaj zabrzmiało to, że tutaj są jakieś wielkie problemy, że tutaj owijane tajemnicą. Nie ma żadnych tajemnic, tylko że to są tak bardzo sprawy techniczne, że myślę, że panie redaktor, nie jest to miejsce, żebyśmy o nich tutaj w tym momencie rozmawiali. Kontrola po jednej i po drugiej stronie, czyli po stronie ukraińskiej i po stronie polskiej? Właśnie tutaj jest taka dyskusja, czy to powinno być skontrolowane po stronie ukraińskiej, zablombowane do portu, czy ma być po stronie ukraińskiej zablombowane i zawiezienie do portu i z powrotem skontrolowane. To są takie typowo sprawy techniczne, ale to proszę nie traktować tego, że to jakoś tam sprawę nam komplikuje, tylko to no, musimy to sprawy po prostu dogadać. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Dzień dobry, Mateusz Dolatowski, Fakty TVN. Panie ministrze, ja bym chciał spytać o tę listę firm, które kupowały ukraińskie zboże. Będzie upubliczniona, czy nie będzie upubliczniona? Bo otwierają państwo taką przestrzeń do dyskusji, dywagacji na ten temat. Rafał Bochenek twierdzi, że polskie młyny, którymi kieruje Władysław Pawlak, sprowadzały zboże z Ukrainy, więc Waldemar Pawlak, przepraszam. Więc pytanie moje jest właśnie o tę listę. Państwo upublicznią tę listę, czy nie upublicznią tej listy? Na jakim to jest etapie? Jeżeli chodzi o prawo. Panie redaktorze, wczoraj byłem na spotkaniu z rolnikami w Szczecinie. Rolnicy się tak bardzo mocno dopominają. Pana pytanie też sądzę twierdzić po pana pytaniu, że TVN również się tego domaga. Myślę, że w najbliższym czasie takie listy będą upublicznione do wiadomości, bo Polacy na to zasługują, rolnicy na to zasługują i TVN, skoro pyta, to również na to zasługuje. A co to znaczy w najbliższym czasie? Panie redaktorze, no ja nie wiem, czy zauważyliście to. Ja nie rzucam słów na wiatr. To będzie w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo. Następne pytanie, bardzo proszę. Nie chciałbym, to jeszcze do pana, żeby pan nie odszedł niezadowolony z mojej odpowiedzi. Nie chciałbym powiedzieć, że zrobimy to na przykład dzisiaj czy jutro, jakbyśmy mieli tego nie zrobić. Myślę, że to jest kwestia paru dni i jeszcze uregulowań takich, żebyśmy mogli to opublikować i myślę, że to zrobimy. A to dzisiaj jeszcze stoi na przeszkodzie? Opinie prawne. Bo z drugiej strony Rafał Bochenek na konferencji w Sejmie nie ma problemu, żeby mówić o tych firmach. Ale bo on mówi o tych firmach, które opubliczniła media. Także tutaj media mają większą szansę opublicznienia i namawiam was, jeżeli wam na tym zależy, żeby to opublikować. Druga strona mówi, że to spekulacje, więc się z tym nie zgadzam. Więc może byłoby prościej, Widziałem, że niektóre media opublikowały już wcześniej pewne część list, drugie media opublikowały później. Także media, dziennikarze to mogą zrobić. Panie redaktorze, namawiam pana, bo Polacy i rolnicy oczekują też i od was tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu ministrowi, dziękuję państwu.